Na przełomie lat 80. i 90. Lech Poznań dostarczył swoim kibicom wiele wrażeń związanych z grą w europejskich pucharach. Kolejorz jak równy z równym walczył z Barceloną, był też w stanie pokonać u siebie Olympique Marsylia. Zapraszam na film podsumowujący ten okres w dziejach poznańskiego klubu. Sezon 87-88 był dla Lecha niezwykle trudny. Niebiesko-biali zajęli 9. miejsce, zaledwie 2 punkty nad strefą barażową. Nieudane występy w lidze mógł osłodzić kolejorzowi triumf w Pucharze Polski, w którego finale mierzył się z Legią. Do siatki pierwsi trafili podopieczni Grzegorza Szerszenowicza za sprawą Jarosława Araszkiewicza. Jednak Legia wyrównała kwadrans później po uderzeniu Krzysztofa Iwanickiego. W regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem 1-1. Dogrywka także nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc sędzia Piotr Werner zarządził rzuty karne. W nich Lechici okazali się lepsi dzięki kapitalnej postawie bramkarza Ryszarda Jankowskiego, który obronił 2 jedenastki. Jedynym człowiekiem w Poznaniu, który tamtego dnia nie miał powodów do radości, był trener Grzegorz Szerszenowicz, gdyż stracił pracę po tym meczu. Jego zwolnienie wynikało przede wszystkim z kiepskiej postawy w lidze. Następcą Szerszenowicza został Henryk Apostel. Wygrana w Pucharze Polski otworzyła kolejorzowi furtkę do występu w Pucharze Zdobywców Pucharów. W pierwszej rundzie drużyna z Wielkopolski uporała się z albańskim Flamur Tari Vlora, wygrywając oba starcia. W drugiej rundzie los przydzielił Barcelonę. Lech nie był wtedy w najwyższej formie, słabo spisywał się w lidze, tak więc na Camp Nou jechał jak na ścięcie. W Blaugranie grali wtedy m.in. Antoni Zubizarreta, Gary Lineker czy późniejszy trener Lecha Jose Baquero. Zespół prowadzony przez Johana Cruyffa objął prowadzenie w 25 minucie po trafieniu z rzutu karnego Roberto. Wcześniej ręką w polu karnym przypadkowo zagrał Damian Łukasik. Wydawało się, że kolejne gole są kwestią czasu, jednak poznańska drużyna dzielnie się broniła, wyprowadzając groźne kontrataki. Najpierw Ryszard Rybak zmarnował okazję sam na sam z Zubizarretą, a później Bogusław Pachelski obił poprzeczkę. Ten sam zawodnik dopiął swego w 71 minucie, gdy posłał piłkę do siatki obok bramkarza Barcelony. Mimo szturmu Katalończyków wynik nie uległ zmianie i Lechici przystąpili do rewanżu ze sporymi nadziejami na awans. Stadion przy Bułgarskiej pękał w szwach, a w 31 minucie wybuchł radością, bo bramkę na 1-0 z rzutu karnego zdobył Jerzy Kruszczyński. Wcześniej ten sam zawodnik był faulowany. 7 minut później wyrównał jednak Roberto. Wynik nie zmienił się ani do końca regulaminowego czasu gry, ani do końca dogrywki i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Bogusław Pachelski w 5. serii miał szansę zapewnić kolejorzowi zwycięstwo. Było wówczas 3-3 i napastnik ekipy z Wielkopolski miał szansę przejść do historii. Jednak jego strzał zatrzymał Zubizarreta. Później pomylił się Łukasik, trafiając w poprzeczkę i to Blaugrana przeszła dalej. Johan Cruyff mógł odetchnąć z ulgą, a jego zespół pół roku później sięgnął po Puchar Zdobywców Pucharów. Lech formy z meczów z Barceloną nie przełożył na krajowe podwórko, dlatego też Henryk Apostel stracił pracę w listopadzie 1988, a sezon na ławce trenerskiej dokończył Andrzej Strugarek, który finiszował na 6. miejscu. Wejście w rozgrywki 89-90 kolejorz miał fatalne. Po 5 kolejkach był 3. od końca. Podsumowaniem kiepskiego startu Lecha była domowa porażka z Zawiszą Bydgoszcz. Aż 1-5, kiedy 4 gole dla gości strzelił Jacek Kot.
Pierwsza wygrana przyszła dopiero w szóstej serii gier, gdy do trenera Andrzeja Strugarka dołączył Jerzy Kopa jako menedżer. Lechici zwyciężyli Śląsk 3-0 dzięki dubletowi 19-latka Andrzeja Juskowiaka i bramce Pachelskiego. Od tamtego momentu Lech wygrywał u siebie, a z delegacji przywoził remisy aż do 12 kolejki, kiedy niespodziewanie przegrał w Łodzi ze słabym w tamtym sezonie Widzewem. Po rundzie jesiennej w Poznaniu panował umiarkowany optymizm. Lech zajmował co prawda piąte miejsce, ale tracił tylko 5 punktów do lidera, GKS-u Katowice. Przypominam, że w tamtych czasach system punktowania był dosyć osobliwy i prezentował się w następujący sposób. Podopieczni duetu Strugarek-Kopa rundę wiosenną rozpoczęli od 2 wygranych, w tym derbowego starcia z Olimpią na Golęcinie. Później Kola już skrupulatnie gromadził punkty, a inni rywale w walce o tytuł grali bardzo nierówno. Na 6 kolejek przed końcem szanse na mistrzostwo wciąż miało przynajmniej 6 zespołów. I to właśnie wtedy świetną formę złapał poznański Lech. Kolejosz pokonał Stal Mielec aż 6-1, a 5 bramek zdobył Andrzej Juskowiak. Dzięki tak wysokiemu zwycięstwu ekipa z Wielkopolski dopisała 3 punkty i wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli. Drużyna Strugarka i Kopy dalej regularnie punktowała, nie oddając już fotela lidera do końca ligi. Poznaniacy tytuł przypieczętowali w Warszawie, remisując z Legią 1-1. Strzelec bramki dla niebiesko-białych w tamtym meczu, Andrzej Juskowiak, został królem strzelców z 18 trafieniami na koncie. Dzięki zdobyciu mistrzostwa Lech wystartował w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych. W pierwszej rundzie mierzył się z Panathinaikosem, w którym występowali Józef Wandzik i Krzysztof Warzycha. O dziwo koniczynki nie okazały się dla kolejorza szczególnie wymagającym przeciwnikiem. Już w pierwszym starciu w Poznaniu polska drużyna właściwie rozstrzygnęła losy awansu. Czesław Jakołcewicz dał prowadzenie z rzutu karnego. Później ten sam zawodnik strzałem z dystansu podwyższył na 2-0. W drugiej połowie wynik na 3-0 dla Lechitów ustalił Marek Rzepka. Rewanż w Atenach przebiegał w niezwykle gorącej atmosferze. Na boisko leciały petardy, monety i co akurat pod ręką mieli greccy kibice. Panathinaikos przeważał w pierwszej połowie, co zaakcentował zdobyciem gola z rzutu karnego. Druga część meczu należała już do Lecha. Najpierw Bogusław Pachelski, a potem Kazimierz Moskal pokonali Wandzika i Lech wygrał 2-1. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. W 1/8 finału los skojarzył poznaniaków z Olympique Marsylia. Klub ten wówczas był nazywany zespołem milionerów, a pieniądze pompował w niego Bernard Tapie. Na ławce trenerskiej zasiadał Franz Beckenbauer, który kilka miesięcy wcześniej zdobył Mistrzostwo Świata. W marsylskiej drużynie grali wtedy m.in. Jean-Pierre Papin, Eric Cantona i Chris Waddle. Menedżer Jerzy Kopa zapowiadał ofensywną grę poznaniaków w pierwszym meczu, jednak już w 8 minucie nieudana pułapka offside'owa sprawiła, że Fournie wyszedł sam na sam z Sidorczukiem i dał prowadzenie Francuzom. Kolejorz jednak szybko się otrząsnął i w 30 minucie wyrównał po bramce Damiana Łukasika, którego tamtego dnia głównym zadaniem było pilnowanie Erika Cantony. Tuż przed końcem pierwszej połowy prowadzenie Lechitom dał Bogusław Pachelski, a w 58 minucie było już 3-1 dla Lecha po uderzeniu Juskowiaka. Kapitalną partię rozgrywał Mirosław Trzeciak, zaliczając asysty przy 2 pierwszych golach. Lech prowadząc 2 bramkami dalej atakował i mógł jeszcze podwyższyć wynik. Jednak to mu się nie udało. Marsylia natomiast zmniejszyła rozmiary porażki dzięki pokracznemu golowi Chrisa Waddla.
Po latach wielu starszych kibiców w Poznaniu wspomina to spotkanie jako najlepsze w historii ich ukochanej drużyny. W rewanżu poznaniacy wyglądali fatalnie fizycznie. Mirosław Trzeciak zszedł z boiska już w 19 minucie, a Dariusz Skrzypczak, który dzień przed meczem świetnie prezentował się na treningu, w rewanżu w ogóle nie wystąpił. Mówiło się, że zawodnicy Kolejorza zostali podtruci przez gospodarzy. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, bo w tamtych czasach klub z Marsylii stosował już takie metody. A o tym, co dokładnie robił klub Bernarda Tapie, możecie się dowiedzieć więcej z jednego z moich starszych filmów. Na Stade Vélodrome Lechici już do przerwy przegrywali 0-3. W 60 minucie nadzieję w serca kibiców Kolejorza wlał Jakołcewicz, skutecznie egzekwując rzut karny. Jednak niedługo potem Beckenbauer wpuścił na boisko Dragana Stojkowicza, który uspokoił grę, a Marsylia w końcówce zadała jeszcze 3 ciosy słaniającemu się na nogach Lechowi i wygrała 6-1. Po meczu działacze z Poznania próbowali dochodzić swoich racji. Chcieli przebadać piłkarzy w miejscowym szpitalu, jednak ostatecznie tego nie zrobili, bo wyniki mogłyby być sfałszowane. Macki Bernarda Tapie sięgały i tam. Badania wykonano po powrocie do Polski. Pierwsza próbka wykazała wytrącenie z organizmu wapnia, potasu i pierwiastków śladowych. Jednak druga już nic nie wykazała. Tym samym Lech nie mógł nic udowodnić Marsylczykom i sprawa ucichła. W lidze Kolejorz nie obronił tytułu, zajmując dopiero 6. miejsce. Doszło do zmiany na ławce trenerskiej. W maju 1991 do Poznania wrócił Henryk Apostel, który w kolejnych 2 sezonach poprowadził Lechitów do 2 tytułów mistrza Polski, choć w końcówce rozgrywek 92-93 ze względów zdrowotnych zastąpił go Roman Jakubczak. I na tym koniec opowieści o Lechu Poznań z przełomu lat 80. i 90. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale. Ryszard Rybak, bez przydziału. Bogusław Pachelski, napastnik. Jarosław Raszkiewicz, napastnik. Dariusz Kopy, pomocnik. Marek Zemka, obrońca. Piotr Romke, środek pomocy. Piotr Skrobowski, obrońca. Dawian Łukasik, obrońca. Czesław Jakołcewicz, pomoc. Ryszard Jankowski, bramkarz. Jerzy Kruszyński, kapitan zespołu.